Dzień dobry panowie, witamy w naszej zabawie Ja czy On, czyli sprawdzamy test zgodności, jak jesteście w hotelach, na wyjazdach, jesteście razem w pokoju, no to sprawdzamy was, czy bardzo dobrze siebie znacie, macie karteczki ze swoimi imionami i imionami kolegi. Tak jest, Czarek bardzo dobrze pokazuje, więc sprawdzamy. 10 pytań. No i po prostu jak po usłyszeniu pytania podnosicie kartkę z imieniem. Ale od razu czy czekamy, żeby razem podnieść? Możecie od razu. Dobra, nie czekaj na moją odpowiedź. Dobra. Kto ma najwięcej par butów meczowych? Na odwrót. Ja zawsze biorę dwie. Kto spędza najwięcej czasu w łazience na układaniu włosów przed meczem? Ja? Brawo, trafiliście. Kto najwięcej czasu spędza w telefonie? Brawo. Kto słucha najwięcej muzyki? Też brawo. Kto szybciej schodzi na śniadanie? Też brawo, ładnie trafiliście. To kto dłużej śpi? Ojeju, chyba ja. Zdecydowanie. A kto dostanie minuty? On śpi w autokarze i śpi jeszcze w pokoju, więc. A kto głośniej chrapie? Mój horror. Zdecydowanie. Widzę, że na ciężki temat tutaj poruszyłem. Nie. Da się przeżyć. To się przeżyć, ale jak bywałem chory na wyjeździe, to w ogóle tragedia. To Kamil, masz pytanie dodatkowe, czy musisz zatyczki do uszu mieć? Słuchawki mam. Słuchawki ma takie duże, co wyciszają dźwięk. Zdaj radę. Kto więcej bierze na klatę na siłowni? Ja mam słabą klatę, niestety. To nawet już bez, wiesz, bez sprawdzania. Kto jest najbardziej z was rozgadany? Kto może tak gadać bez przerwy, bez przerwy? Ja czasem jak mnie coś złapię, to gadam bez przerwy. Jak złapię bakcyla, to już w ogóle. No. Kto jest mistrzem pakowania walizki, torby, plecaka? Tak, to wszystko masz ułożone ładnie? Tak, dobrze przygotowanie. A ja wszystko... Systematycznie. Byle jak nogą dopycha. Kto jest oporny na wstawanie wcześnie rano? No to chyba nie było tu niespodzianki. No, żeś wymyślił pytanie, naprawdę. No to kolejne pytanie. Kto byłby lepszym aktorem z waszej dwójki? Zdecydowanie. A dlaczego? Polot i finezję, jeszcze pomysły, które ma w głowie, naprawdę. Potrafię wczuć się w różne postacie, w różne role. To jako, że nieraz udaje niektórych zawodników. To ma już prawę troszeczkę. No jako, że to było ostatnie pytanie, to Kamilu proszę sparodiuj Czarka i zaproś na mecz z Radomiem 5 marca. No nie, ja stanę, tak wyjdę, żeby ci było łatwiej, co? Muszę się skupić, muszę się przygotować, nie, tak nie jest to łatwo. Ale to wiesz, cały kunszt aktorski polega na tym, żeby to ad hoc zrobić. No wiecie co, chcielibyśmy was zaprosić na mecz, gdyż gramy z Katowicami, jest to nasz ważny mecz, także na pewno wygrana by się nam przydała. No myślę, że będzie to trudny mecz na pewno, ale my stawiamy sobie małe kroczki, dlatego zapraszamy na mecz. Dobrze. 26. O, w poniedziałek. Dobrze to zrobił? Nie, do poprawy, ale... Do poprawy. Muszę potrąbić. Jakbym miał trochę więcej czasu, na pewno by to lepiej zrobił. Dziękuję panowie. Dzięki. Mamy. Dzięki.